Yo. Witamy Was w nowym vlogu. Jesteście na kanale Enjoyment Family, a tu jest moja... Była moja żona, ale znikła. Jaka była żona? Martuś! Jaka była żona? No tu byłaś. Aktualna, jedyna i ostateczna. Była żona. A tu była moja żona. Nie, tu moja... Ja se to cofnę i zobaczymy. Se cofnijmy. No. A tu jest moja... Była moja żona, ale znikła. No, także, no. Szybciutko, bo ja się śpieszę. Ja jadę do barbera. Była żona, ty. Ja jadę do barbera, pierwszy raz w życiu. Zobaczymy, co mi zrobi tutaj z tą moją brodą dziwaczną. Co? Kocham cię. No, więc Martusia się wami zajmie, nie martwcie się niczym. Ona się wami zaopiekuje i będzie wam miło. Ja? No. A co ja robię? Ja nic ciekawego nie robię. Nudna jestem. Coś tam na pewno wam ciekawego pokażę. Mam kupić dwa kwiatki. Wybrała sobie kwiatki, które nie zmieszczą mi się do samochodu. Dwa dupne liścioki. Ja nie wiem, jak ja je wsadzę. Pewnie ich nie wsadzę. Ale proszę bardzo. I... Ała, co? Pojedziesz do Szarotki. Po co? Bo muszę przysadzić tego kwiatka. I co, chcesz ziemię? I doniczkę. On kupił ziemię. Ale to chyba musisz mi zmierzyć, jaka to ma być ta doniczka. Ja ci ją zmierzę, jak pojedziesz. Ja normalnie, ja dzisiaj nie wrócę. Ja dzisiaj nie wrócę. Mogę jechać ja potem? Co? Ja sobie pojadę do... Kupię sobie chętnie. Kwiatka. Dobrze. A ja sobie pójdę spać z Mikim. Ci da spać. Nie, zobaczymy. Ci da spać naiwny. Jeszcze cały czas naiwny. Gle. Dobra, jadę, bo się spóźnię. Nara. Krzyś już pojechał, a ja zeszłam na dół, żeby nalać sobie wody, po czym nie wzięłam bidonu i z powrotem muszę trałować na górę, więc człowiek jak nie ma mózgu, to się po prostu chociaż nachodzi. Ja tak teraz sobie zawsze wszystko interpretuję, że jak się tak nachodzę, góra, dół, to chociaż sobie dupę wyrobię i schudnę. Bo tyle, ile kroków i kilometrów ja zrobię aktualnie, to po prostu nieprawdopodobne. Miki sobie śpi. Ja czekam na jakieś info od Krzysia, jak tam. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać, jak wróci. Ja już jestem po barberze. Tak to wyszło. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Natomiast co się działo u barbera? Szaleństwo. Byłem u takiej jednej barbera w Żywcu. No i tam jest dwóch barberów. Jeden sobie wyszedł. Nie wiem po co wyszedł. Prawdopodobnie po coś do picia, ale wyszedł sobie i przechodził przez paszy. I tam prawie jeden kolej go potrącił. I tam się pokłócili, no nie? I za chwilę wraca ten barber jeden i opowiada tą całą sytuację, jak to się pokłócił z jakimś kolesiem na pasach, no nie? Że prawie go potrącił. I ten mnie tak, ja se siedzę, no nie? Ty mnie tutaj goli, no nie? I tak dalej. Nagle jebu dup, kurde, drzwi wypieprzone, wpada jakiś koleś, no nie, zaczynają się tłuc za mną, no za plecami, no, za fotelem, no i napieprzają się, no nie, ja patrzę, o co chodzi, wywalili go z tego salonu i tymi drzwiami się szarpali strasznie, no nie, także je trochę rozwalili, chyba będą musieli wymienić sobie zamki, bo to raczej się już nie zamknie. Okazało się, że przyleciał ten koleś, który go prawie potrącił i zaczęły się tłuc tam w tym salonie. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. No ale dobrze, jestem obcięty, przeżyłem, było grubo, normalnie nie wiedziałem, co mam zrobić, tak patrzę, no nie, obserwuję sytuację, właściwie o co chodzi, no nie, bo to się nie zdarza w salonach, no nie, siedzę sobie w salonie i nagle dup, kurde, tłuką się, kurde, na maksa, no nie, ten koleś, który był tym samochodem, ocharkał tego barbera, no nie, tak, tutaj scharkał całego. Ten z tego wszystkiego w ogóle nie wiedział, co się dzieje, wrócił do salonu i zaczął obcinać dalej kolesia obok mnie, no nie? A ten mówi do niego, weź trochę se ochłoń, bo ja chcę jakoś wyglądać, no nie? Masakra. I dopiero ten zauważył, jakiego ma tutaj harka. O, no i go ten. I poszedł się czyścić. Dobra, jadę teraz po jakieś kwiatki, bo Marta mi tam zleciła takie zadanie, żebym jej z tego, z Biedronki przywiózł kwiatki, więc jadę po te kwiatki. Podobno są jakieś ładne, duże, takie, które jej się podobają. Wezmę i wracam do domu, także do zobaczenia. A ja teraz, coś mi się zrypał ten bidon chyba, cały czas woda mi z niego gdzieś cieknie. Kurde, tak go chwaliłam, tak go lubiłam. A ja teraz, póki Krzysia nie ma, odpakuję sobie paczkę z butami, ponieważ zamówiłam sobie chyba z 5 par butów. Nie chcę cię wiedzieć, ile na to wydałam, ale powiedziałam, że zostawię maksymalnie 2 pary. Ale wiecie, jak się idzie do sklepu, to człowiek przymierza te buty, na przykład kilka par, no nie? Online jest teraz tak, że jak zamawiam, to sobie poprzymierzam, a potem wezmę i je zwrócę.
I tego się trzymajmy. Dwie pary. Wym świadkiem, żeby się udało. Dobra, przymierzam pierwszy. Otwieram karton, bo jest duży. Krzysiek zobaczył, to się pytał, co za buty zamówiłam. Żołnierskie. Czas start. Pierwsze buty są takie. W ogóle ja mnóstwo osób widziałam w takich, wiecie, topornych buciorach. Bo tak mogę to nazwać, że po prostu są takie toporne buciory. I zawsze mi się to u dziewczyn mega podoba. Ja nie wiem, czy ta podeszła się w ogóle zgina, bo mi się wydaje, żeby to tak kłapać, jak tak... tak będę chodzić, bo normalnie, no dobrze, że ja już mam wykształcone stópki, bo normalnie jakby się uczyła chodzić, to no nie zegniesz. Ale nie uprzedzajmy faktów, wezmę i je założę, tylko pójdę sobie po jakieś stopki, skarpetki, no podobają mi się, coraz bardziej im tak na nie patrzę. Zawsze te dziewczyny mówią, że te brzydkie buty są urokliwe w tej swojej brzydocie. Normalnie buty Magdy Gessler, no Magda Gessler w takich butach chodzi, za ciasne są. Już, jaki ja to wziąłam rozmiar? 38, trzeba było wziąć 39, ale czy mi się podobają? Czy mi się one podobają mi się. No, mają uroku w tej brzydocie, ale dziewczyny mówiły, tam pisało, że są jakieś zaniżona rozmiarówka czy coś. A gówno prawda, 30, znaczy zawyżona, żeby brać rozmiar mniejszy niż się nosi. Bo spokojnie, no to wzięłam. I normalnie mam tak zgięte, wiecie, jak normalnie mam palce tak, to teraz mam tak zgięte. No zacnie to wygląda, mi się to podoba. Chyba sobie zamówię rozmiar większy, jeżeli nie znajdę dwóch idealnych par w tamtych pozostałych, bo może wszechświat wie lepiej i specjalnie mi zmniejszył te buty w transporcie. Nie no, sorry, muszę zamówić te buty, przekonało mnie jedno, już wam pokazuję co. Po prostu piszę tutaj girl boss, więc ewidentnie no buty dla mnie, nie? No kto tu jest bossem? Anita, no kto tu jest bossem? No ja jestem bossem. No i ty jesteś bossem. Dobra, szukamy. Wybieramy następne rally. Trochę krzywo, ale to nic. Oh, słuchajcie, teraz... Ojej. No, podłożę sobie jedno pudełko, te już są za małe. Będzie mi łatwiej do was gadać. Okej, okay, kolejne buty to hit tego sezonu, słuchajcie. Takie royal gumowce, no nie? No i ja tak nie do końca jestem do nich przekonana, natomiast... Widzę, że one są ultra modne i coraz bardziej mi się podobają w różnych stylizacjach. A ja tak jestem nieprzekonana, potem mi sezon przeleci i potem na następny sezon żałuję, bo mi się sezon później zaczynają te buty podobać i ja potem tak bardzo żałuję, więc stwierdziłam, że w tym sezonie sobie kupię takie buty. I zamówiłam sobie beżowe i gdzieś, ale tutaj widzicie, też takie ładne pudełeczku są. I drugie zamówiłam sobie czarne. O, te czarne to takie krucze, jakąś kopnę w zad, to bo... To poleci! Są takie, trochę takie glanowate te buty są, więc takie glany. Ale te beżowe mi się podobają. No nie mam beżowej kurtki, więc będę musiała kupić beżową kurtkę. No też torebkę mam, to torebki nie muszę kupować, ale jakąś kurtkę beżową by się mi przydało. Jakiś, o kapelusz. Tak za mną chodzi kapelusz, w końcu sobie kapelusz kupię. Proszę, żeby były dobre. Idealne. Jeżeli o to chodzi, to super. Ale ja mam taką łydę, że chyba się nie dobra. To, że one mają gumę z drugiej strony, to może... Może... Ja pierdolę, no to... Na jakie łydki to robią? No, żeby pociąży się w gacie nie domykać, to ja rozumiem. W sukienkę nie domykać, no to ja rozumiem. Ale żeby się w łydce nie domykać, w bucie, to tego nie rozumiem, nie? Ludzie! Czy te buty w ogóle tworzą kobiety dla kobiet? Nie róbcie takich jaj! Jezus! To musi być strasznie złośliwa baba, że takie wąskie butki w łydce zrobiła. No, ała! Przyszczypała sobie łydeczkę. Kurna chata. Ja pierdolę. Normalnie tutaj, w tym miejscu przestaje dochodzić mi krew. Mi się wydaje, że tam może się wdać jakaś martwica w stopie. Natomiast chcę to zobaczyć. O Boże, jak one stabilizują kostkę. Jak jakiś pójdę do lasu, będzie jakiś wąż, to po prostu nie będzie miał zębów, bo ze wszystkie połamie. Dobra. Zajebiste! Tylko muszę schudnąć w łydkach. Nie! Te zostają, pomimo tego, że mam grube łydki, ale to będzie motywacja. Żebym nie miała, musiała się motywować tym, żeby w łydkach schudnąć, to już jest tragedia. Ale ty, no taki beżowy płaszczyk do tego. No patrzcie na to. Taki beżowy płaszczu, nie? O, myślałam, że coś tam stoi, a to moje odbicie.
No, Dalenios, co myślisz, nie? Dalenios! Kozaczki, jak się patrzy, co nie? No, co nie? Jakie ładne są. No, no i dobrze, że zamówiłam, nie? Jak dla mnie to lepiej się prezentują na mojej nodze niż na nodze modelki, ale nic nie mówię. Nic nie mówię. Dobra, teraz je tylko rozpiąć. Macie jakieś ćwiczenia na szczupłe łydki i po prostu i tego typu sytuacje, bo coś by ten... One były jeszcze w kolorze czarnym, no po prostu bardzo mi się podobają. Widzi mi się to. Wiem, że na pewno mi nie przemokną te buty. Dobra, następne to są te czarne. Takie same, tylko czarne. I na modelce one były luźne. One są takie trochę zimowe. O co chodzi z tymi moimi łydkami? Kolejne? Dzisiaj nie mam jakichś grubych łydek. Boże, to nie był mój kompleks, a chyba powinien być. What the fuck? Ej, no czuję się jak, wiecie kto? ONA, po prostu jak Helińska. To jest taki styl Helińska. Idę szybko sprawdzić następne buty. Matka, damy nam muszę sprawdzić butów. Te też są fajne, ale nie są takie urocze jak tamte. A nie, śpię sobie. No nie wiem, te tak się jeszcze zastanowię. Bo tu mnie tak cisną, dosłownie w tym miejscu. I mam wrażenie, że one mi szczelą w tej łydce. O, patrzcie, w tą stronę poszło bez problemu. Jeszcze jedne mam. A, tu mam też takie Adidasy, też takie toporne. Te mi się podobają mniej niż tamte beżowe. Ja wam powiem, z czym się kojarzą te buty. Te buty, spójrzcie na nie. Spójrzcie na nie i zanim ja powiem, co mi one przypominają, napiszcie w komentarzu, co wam przypominają. Dobra? 3, 2, 1, napisane? Okej. Okay. Mi przypominają, o, jakby były zrobione z opony do samochodu. Przysięgam Bogu. Czy wam teraz nie wyglądają jak buty z opony do samochodu? Ty, no są takie ładne dość. Gdzie dobra opona to jest podstawa. Samochód może być do dupy, a jak ma oponę dobrą, to i się ślizgać nie będzie, nie? Wiecie, o co chodzi? Nie no, beżowe zostają. Te takie, co po prostu muszę schudnąć w łydkach, bo są świetne. Są giga, ekstra, super czad. Tylko nie mam, wiecie, całej reszty. Do czarnych to sobie dopasuje, no nie? Do beżowych będę miała trudniej. Natomiast z tymi adidosiarami, to jeszcze nie wiem. Założę jutro spodnie rurki. A w międzyczasie muszę to posprzątać, bo zaraz przyjadą moi rodzice. A ja wiecie, chcę pokazywać, że jestem taką kobietą, która sobie radzi z dzieckiem, domem i wszystkim. A zawsze jak ktoś ma przyjechać, to zrobię sobie taki rozpizdziel i potem to zostawiam. No nie? Dobra, to sprzątamy szybko i pójdziemy poskładać ubrania, a potem może zdążę jeszcze obrobić film do końca, bo już prawie go skończyłam, ale jeszcze nie do końca. Powiem wam, że spoko te buty, takie teraz te zimowe. Normalnie ja zawsze tu jechałam na tych butach, bo się ślizgałam, bo to takie delikatne były. Patrzcie, jak one mają podeszwę, to ma przyczepność lepiej niż nasze auto 4x4. Normalnie jakby co, to ja będę ciągła za sobą auto. Nie wiem, trend na szczupłe łydki. Ja się czuję dyskryminowana. A w ogóle mi tu zrobił kupę, nie? Bo czuję, że tam jest kupa, ale nie wiem, czy mamusi znacie to. Niedawno zasnął mi. Pewnie za chwilę się obudzi. Jak dziecko ledwo to zaśnie, a nie spało przez 4 godziny i udało wam się je uspać, to potem się człowiek tak zastanawia, czy budzić je z powrotem, żeby przebrać ten papier, czy dać, żeby chociaż to pół godziny pospało. Nie wiem, co robicie w takich wypadkach, bo ja właśnie chyba pójdę go przebrać. No niestety go obudzę, ale nie chciałabym, żeby miał odparzony tyłek. No bo to jest chyba gorsze niż od tego, że kolejne 4 godziny nie będziemy spać. Normalnie dzisiaj nawet nie mam kiedy wypić. Sobie karmię otworzę. I słuchajcie, mam bułkę cynamonkę i jem ją przez cały dzień. Nie dlatego, że nie mam czasu. Po prostu mam problem z podjadaniem. Muszę to składać w pranie i włożyć do suszarki kolejne. Jak wygląda życie takie? Trzymacie się? Wiecie, że trzeba wstawać? To trzeba się okąpać. Picie identycznie. Dobranoc.